Dziś razem ze mną Golden będzie rozmawiać na temat Fallfestu, czyli teorii, która może zdradzać nam, jaki będzie następny FNAF. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tej teorii, no i miłego oglądania. Pamiętajcie też, że tworzę swoją własną grę horror. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam do pierwszego linku w opisie. Więc Golden, generalnie rzecz biorąc, jakiś czas temu Steelwool na jednym z interwiu stwierdziło, że bardzo chętnie stworzyliby grę o bardzo wczesnych początkach Fazbear Entertainment. I stwierdzili konkretnie o latach 70. No, właśnie coś tam kiedyś słyszałam, ale coś mi tam nie pasuje. Jakby rozumiem, że 80, ale czemu 70? No właśnie, to jest ciekawa konsternacja wokół tego, bo to tak naprawdę wyprzedzałoby wszystkie daty, jakie do tej pory znaliśmy o FNAF-ie. Nawet The Bite of 83. W sensie, jakby to na przykład było 77, no to by akurat miało sens, ale jakby to był wprost 70 lata, na przykład 73, no to coś tu nie pasuje. Z jednej strony nie pasuje, ale z drugiej strony mam wrażenie, że Steelwool już od dłuższego czasu stara nam się podpowiedzieć, że jednak mają na to jakiś głębszy pomysł. I cofniemy się tutaj do pierwszego Help Wanted'a, w którym wyszedł dodatek Dreadbear, halloweenowy. I nie byłoby w tym nic ciekawego, ani nic nadzwyczajnego, zwykły dodatek ze względu na Halloween. Gdyby nie to, że gdy gracz odwróci się za siebie, widzi baner z informacją Fallfest 83. Ludzie bardzo dużo teoryzowali wokół tego, że to ma nam powiedzieć o 83 latach, że ma nam to powiedzieć o tym, kto w końcu zginął w oryginalnym Golden Freddy'im. Czy to w końcu dzieciak Aftona, czy może w ogóle ktoś inny. Ale ta historia zaczęła zataczać koło w momencie, kiedy wyszedł niedawno Help Wanted 2. Bo bardzo dużo rzeczy jest związanych z Fallfestem i wcale ten Fallfest nie jest opowiedziany w latach 83, a właśnie w 70. I to jest gruba sprawa. To jest poster, który jesteśmy w stanie zdobyć w Help Wantedzie drugim. Na jednym Fallfeście widnieje data 83, na drugim 1970. To akurat tego nie wiedziałam. I nazywa się to Fallfest. Autumn Arrives. Co jest bardzo ciekawe ze względu na to, że Steelwool wcześniej mówiło o tym, że chciałoby stworzyć grę o początkach Fazbear Entertainment, na przykład w latach 70. I have no clue if we'll ever be able to do this, but getting back to kind of like the origin of like Fazbear Entertainment. Same here. I'd like to head further back into the 70s. Dobra, to by miało sens. Ale ja autentycznie nie wiedziałam, że taki plakat jest w Help Wanted 2. Ale jak zobaczyłem ten poster, to mi zmroziło krew w żyłach, bo miałam takie: czekaj, 1970, czekaj, gdzie fabuła, gdzie timeline, co jest? I zacząłem łączyć kropki i mi ten Fallfest zaczął do wszystkiego pasować. Cała ta teoria nie kończy się tutaj, bo co ty na to? W Price Cornerze, w Help Wanted 2, tam gdzie słynny Cupcake daje nam nagrody za przejście jakiejś tam minigierki, w tle widzimy postaci z kreskówki Freddy and Friends, które miało nam zapowiedzieć Security Breach. Widać, że ta kreskówka jest bardzo stara. I oni performują na scenie Fallfestu. Nie no, teraz to mnie zagięłoś. I co ty o tym sądzisz, że trzy różne rzeczy pokazano nam w kompletnie trzech innych momentach, w trzech innych grach. Najpierw w Help Wantedzie Fallfest 83, potem przed Security Breach i w sumie w samym Security Breach też kreskówka, która mówi o Fallfeście, i teraz w Help Wanted 2 wracamy do tego Fallfestu i mówimy, że to były jednak lata 70. Jak tu wyjaśnić, że to jest 83, 70? Albo mogło być tak, że w Red Bear's Family Diner, bo to jest 83, to może przed tym była jeszcze jakaś pizzeria i w tym 83 to mógł być ostatni Fallfest, bo wtedy otwarła się pizzeria. Też o tym myślałem, że po prostu w latach między 70 a 83 coroczny Fallfest był, ale coś się musiało stać, że ten Fallfest przestał występować. Coś się musiało wtedy zmienić. Mam na to ciekawą teorię,
ponieważ gdyby wziąć pod uwagę, że Fall Festy działy się w latach od 70. do 83., więc można założyć, że w latach 83. powstała pizzeria Freddy Fazbear's, ta bardzo pierwsza. Dlaczego poszli w pizzerię? Ponieważ Fall Fest wcześniej był cyrkiem. Ale co się stało z tym Fall Festem, że przestali robić te Fall Festy? Ano, Help Wanted 2 mam wrażenie, że to też nam mówi. Dlaczego? Dlatego, że w Help Wanted 2, w momencie, gdy przechodzimy każdą z tych minigierek, każda z minigierek, która jest w jakimś stopniu kojarzona z Fall Festem, mówię tutaj o minigierce karuzeli z Moonem, która dosłownie, karuzela kojarzy się z cyrkiem, a Fall Fest 1970 widać, że to jest cyrk, to jest jakby mini park rozrywki i mamy Moona i mamy karuzelę i w drugiej minigierce ta karuzela płonie, ale to się nie kończy tutaj, ponieważ Phaser Blast, który widać, że ma identyczny film otoczenia jak Dreadbears, dodatek z Help Wanted'a pierwszego, ta minigierka też na końcu płonie. Dwie minigierki, które kojarzą się z Fall Festem, kończą w płomieniach. Więc co mogło się wydarzyć w 83 roku, że Fall Fest przestał istnieć? O Boże, no spłonął. I to jest bardzo ciekawy motyw, bo myślę, że Steelwool nie bez powodu spalił te lokacje na naszych oczach. Teraz mam takie rozkminy w głowie. No, podziel się tymi rozkminami. Ja mam bardzo dużo jeszcze rozkmin, ale chcę usłyszeć od kogoś innego, jakieś inne pomysły. Może to mnie gdzieś nakieruje. Zacznijmy od tego, że ja muszę szybko w głowie wymyśleć, a ty tam masz wszystko rozplanowane, więc... No. Ja mam trochę trudniej. Na tym polega ta zabawa właśnie. Że ja przychodzę do ciebie z dowodami, ale słucham ciebie, co ty o tym sądzisz, że na przykład powiesz wait, MJack, czekaj, ale to nie ma akurat sensu. Właściwie według mnie też to ma sens, bo jakby Help Wanted 2 to w sumie wskazuje na to. Ale jest jeszcze jedna sprawa z tym całym Phaser Blastem, który w sumie nie dawał mi spokoju od samego początku. Jest nam przedstawiona tam nowa postać. Kerni. Czy kogoś ci Kerni przypomina? Biorąc pod uwagę wszystkie inne pozostałe części FNAF-a, czy kogoś ci Kerni przypomina? Z wyglądu. No, Lefty'ego i Rockstar Freddy'ego. Lefty. Lefty, czyli postać, która jako jedyna wiemy, że powstała z ręki Henry'ego. Henry stworzył tą postać nie bez powodu, bo by zamknąć Puppeta i zlurować go do FFPS-a. Skoro wiemy, że Lefty został stworzony przez Henry'ego, jest spora szansa, że Kerni też. Więc... co jeżeli lata 1970 to są lata, gdy Henry pracował w Fall Feście i tworzył animatroniki, powiedzmy, że już wtedy, bardzo pierwsze, bardzo podstawowe prototypy, między innymi Kerniego, które zabawiały publiczność i tworzyły jakby różne fajne rzeczy, zabawy i tak dalej dla dzieci i dla dorosłych, jak to mówi Kerni. I to wtedy William Afton poznał Henry'ego i dopiero wtedy założyli Fredbears. Biorąc pod uwagę, że Fall Fest to jest oryginalna praca Henry'ego i biorąc pod uwagę, że Fall Fest skończył się w 83 przez tragiczny pożar, coś poszło nie tak, niezgodnie z planem, Henry stracił pracę. Co jeżeli William zatrudnił Henry'ego jako swojego współpracownika i razem założyli pizzerię Fredbears? Ale ja teraz bym naprawdę chciała coś dodać od siebie, ale w zasadzie nie wiem, bo mi pasuje to, co ty mówisz. Bo tak naprawdę ma to sporo sensu, ale ja w tym widzę też kilka rzeczy, które nie są do końca spójne i nie wiem, czy miałyby sens dla historii FNAF-a, czy w ogóle Steelwool poszedłby w tym kierunku. No bo jeżeli Henry pracowałby wcześniej na Fall Feście, skąd William Afton by go poznał? Skąd wzięłoby się to w ogóle? Oni byli przedstawiani zawsze we FNAF-ie jako starzy, dobrzy przyjaciele. Skąd oni by się w ogóle poznali? No może właśnie na Fall Feście, bo na przykład załóżmy, że Afton... Nie, Afton mógł wtedy nie mieć dzieci. Bo 70 ewentualnie. Ewentualnie mógł mieć Michaela teoretycznie. Jako najstarszego syna. No to mógł przyjść na przykład z Michaelem i wtedy mógł go poznać. Jakby to jest też interesujące, bo
wiele teorii mówi o tym, że w Help Wantedzie 2 gramy jako ojciec Cassie z Ruina. Jest bardzo dużo teorii, jest bardzo dużo dowodów na to, że to może być to, ale też dużo teorii wokół tej postaci jest, że to jest konkretnie dzieciak pomagający Michaelowi zabić dziecko w Fredbearze. Dokładniej postać, która ma założoną maskę Boniego. Właśnie też słyszałam o tej teorii i na początku jak wyszedł FNAF Ruin, to dla mnie nie miało sensu, bo było za mało dowodów, ale po Help Wanted 2 rzeczywiście zaczęło robić to sens, bo tam znajdujemy na przykład w jednym miejscu maskę Boniego i w ogóle. No tak, ta maska Boniego jest takim dziwnym aspektem, bo znajdujemy ją tak troszeczkę z dupy i tym bardziej z dupy, że to jest w ogóle maska Boniego, po czym dostajemy informację o tym, że to wygląda znajomo. Co jest bardzo ciekawym motywem, bo no dobra, wygląda znajomo, wiemy czyja to jest maska. I to strasznie daje jeszcze więcej dowodów na tą teorię i mam wrażenie, że Styrul po prostu chce, żebyśmy to już wiedzieli. Oni mało ukrywają jakby rzeczy, że nadal ludzie się głowią Kingramy w ocenie, to co nadal nie zostało rozwiązane i nadal są nowe argumenty i tak stare, a Styrul już w zasadzie szybko w grach to wyjaśnia, w sensie daje tak dowody. Bardzo szybko nam podpowiada od razu, jakby nie daje nam pola do popisu, bo zdążą powstać jakieś teorie i tak naprawdę mamy wystarczająco absolutnie dowodów, a wręcz ponad wystarczająco, by domyśleć się o co chodzi w grze, kim gramy, gdzie jesteśmy i po co jesteśmy. Mimik jest zaskoczeniem, powiedzmy, raczej ze względu na to, że nagle mamy uwierzyć, że od zawsze w franczyzie FNAF-a istniał ktoś taki jak Mimik, mimo to, że nie. Ale powiedzmy, że zawsze istniał. No właśnie, ja byłam osobą, która dopiero po Ruin zaczęła wyznawać Mimika, bo miała nadzieję, że Afton tak naprawdę jeszcze żyje, bo jakby trudno się z tym pogodzić, że nagle postać, którą znaliśmy przez, jak myśleliśmy, wszystkie gry, umarła i to w dawnych częściach. Co jest w ogóle ciekawe ze względu na to, że Help Wanted 2 tym bardziej stawia na to, że William przepadł. Zakończenie Help Wanted 2 to powiedzmy bardziej ukryte. Przedstawia nam Vani, która niszczy, jak to jest powiedziane, resztę Glitchtrapa. Jego ostatni fragment w kodzie. Glitchtrapa nie ma. Pozbyliśmy się go. W teorii. Wiadomo, że on zawsze powraca. Równie dobrze może jeszcze wrócić. Ludzie wierzą, że William po prostu podzielił się na dwa formaty, że to jest kwestia systemu i kwestia, powiedzmy, żywego czegoś, co się porusza. Z drugiej strony ludzie uważają, że to może być kwestia Mimik versus Glitchtrap, więc skoro pozbyliśmy się Glitchtrapa, jedyne co nam pozostaje to tylko jego cień, czyli Mimik. Coś, co go miało naśladować, nic więcej. Jakby mi w Mimiku nie pasuje parę rzeczy. Jakim cudem? No, widział niby morderstwa Williama, ale tak naprawdę ich nie widział, tylko widział, jak prowadził na zaplecze podobno, ale jak się później to zaczęło, że zaczął mordować, skoro tak na początku nie widział tych morderstw. Jakby nie wiem, czy to zostało w książce naprostowane, bo Taylorsów oglądam tylko skróty na YouTube, bo ich jeszcze nie posiadam. Uważam, że Shadowy to jest jedna z tych rzeczy, o których zapomnieliśmy jako fandom. Bardzo łatwo wyparliśmy to z pamięci. I tym bardziej mnie to zaczęło irytować, kiedy zdjąłem pierwszy raz maskę w Help Wantedzie 2 i zobaczyłem trzy paperpale nad drzwiami. Paperpala Shadow Freddy'ego, paperpala Shadow Boniego i paperpala przypominającego Puppeta. To są paperpale postaci, które zadają nam we franczyzie najwięcej pytań. W tym najbardziej wkurzają mnie dwa Shadowy, bo to oznacza, że Steelwool chce nam coś powiedzieć, że te Shadowy z jakiegoś powodu są ważne. Te paperpale nie zostały tam powieszone bez powodu. Dobra, ale zboczyliśmy trochę z kursu. A z tym Fallfestem jest jeszcze kilka rzeczy do poruszenia. Kogo możemy się spodziewać, jeżeli taka gra by powstała? Bo szczerze, z całego serca wierzę w to, że dostaniemy taką grę na dziesięciolecie FNAF-a, które jest w tym roku. I byłoby to niesamowicie fajną niespodzianką i zarąbiście fajnym prezentem na dziesięciolecie FNAF-a dostać taką grę. Skoro jedyną postacią, jaką jesteśmy w stanie podpisać pod Fallfest lata 70 jest Kerni, to jakie inne animatroniki mogłyby tam pasować?
No, oprócz oczywiście Mimika. Mimik, który sam w sobie jest przedstawiany nam jako bardzo stara technologia. Zaawansowana, ale bardzo stara. Coś pozostawione bardzo dawno temu. Na śmierć, powiedzmy, zamknięte gdzieś. To są też jego stroje. Strój słonia, lwa, ptaka. Przy czym strój słonia i lwa, słoń i lew kojarzą się kompletnie z cyrkiem. Ptak teoretycznie też, bo powiedzmy, że kojarzy się z papugami. Papugi też występują teoretycznie w cyrku. Są to postaci za bardzo pasujące do cyrku, żeby nie pomyśleć o nich jako o czymś, co mogło wystąpić na Folfeście, który teoretycznie film ma cyrkowy właśnie. No ale trochę mi nie pasuje właśnie, że to są kostiumy, a nie animatroniki. Ewentualnie to są kostiumy stworzone na wzór animatroników, bo to było jeszcze przed tym, jak stworzyli stroje sprężynowe. Ale co jeżeli by powiedzieć, że jakby Mimik się w to ubiera? Może to była jeszcze tak stara technologia, że istniało coś takiego jak bardzo stary endoszkielet, ale nie istniały jeszcze tak zaawansowane, ładne animatroniki. Ale wtedy skąd wziąłby się Kerni? Może mógł być nowym animatronikiem, w sensie jako ostatni stworzony z tych animatroników, którzy byli na tym w Elfeście. Może tak być. Że w latach 70. były najpierw stroje, takie szyte stroje, a później z czasem, jak ten Folfest się rozwijał, w latach powiedzmy tam 80. na przykład, już zaczęło to iść bardziej w kierunku zaawansowanych animatroników, a nie nałożonych stroi na stojaki, powiedzmy, które się ruszają. Teraz pytanie do ciebie. Czy sądzisz, że przedstawienie nam Jacko Moona, czyli postaci kompletnie nowej, choć bazującej na postaci, którą doskonale znamy, ma jakieś znaczenie w tym całym Folfeście? Tylko Jacko mi się tak trochę ze czwórką kojarzy, a ten Folfest, no w sumie kończy się na 83. No coś tam się łączy, ale na Folfeście, bo to było takie halloweenowe, więc teoretycznie mogli stworzyć jakiegoś animatronika nowego, tylko nie wyglądał kompletnie jak ten ewentualnie mógł być podobny do Moona i tak wymyślili Moona w Security Breachu, bo wzięli po prostu design starego animatronika. Tak, wzięli design starego animatronika, to by było ciekawe na pewno. Nie oszukujmy się, ale te wszystkie papety, które tam zbieramy, żeby mieć inne zakończenie, absolutnie wyglądają jak papety z Happiest Day. Nie dość, że to jest dokładnie ta szóstka postaci, to dokładnie tak wyglądają. To są szare postury pseudoludzkie z maskami. Może Medicory się pojawiły już po tych kostiumach, jak stworzyli jeszcze nowsze animatroniki, w sensie stworzyli już po nich animatroniki, ewentualnie to były tylko kostiumy i ich zastąpili tymi Medicorami, bo one były wzięte jakby z innego lokalu, a one są stare, że tam miały przy sobie jakieś, no po prostu jakieś pudełko, które ten, no, do którego były podpięte. Miały. Nie były jeszcze zasilane same z siebie, no tak. Ludzie to też podpinają właśnie pod to, że muszą być to starszej generacji animatroniki, które były przygwożdżone do danego miejsca ze względu na to, że musiały być ładowane. Załóżmy tak 5 latach na tym Folfeście zrezygnowali ze z tych starych animatroników czy tam kostiumów i stworzyli te Medicory. No ale to wtedy dlaczego Mimik nie byłby takim Medicorem? Jeżeli założysz, że Mimik jest tak stary jak Folfest, dlaczego Mimik byłby na tyle zaawansowany, by być bez zasilania przez tyle lat i istnieć? Chyba że założyć, że faktycznie nie zniszczyliśmy do końca Glitch Trapa i to jakaś część Glitch Trapa go zasila. Ja osobiście uważam, że w końcu zostaną wyjaśnione właśnie Shadowy. Shadowy to są postaci, które stricte przypominają Golden Freddy'ego i Golden Bonniego. Abstrahując od tego, tak jak mówimy, że we FNAF-ie 2 Shadow Bonnie wygląda jak Toy Bonnie, to uważam, że to jest akurat czysty przypadek. Abstrahując od tego, że mam wrażenie, że nikt nie zwrócił na to nigdy uwagi, ale Shadow Bonnie od Toy Bonniego się różnią. Jednym bardzo małym detalem, ale się różnią. To nie są te same animatroniki
I to nie jest lenistwo Scotta, który wziął po prostu ten sam sprite i go zmienił. Jest taka jedna podstawowa różnica między nimi. Czy coś ci się rzuca w oczy między nimi? Bo jest naprawdę jedna spora różnica między nimi. Bardzo widoczna, zwłaszcza ze względu na Shadow Boniego. No, w sensie ilość zębów mi się nie zgadza. Ilość zębów, właśnie. Toy Bonnie u góry ma tylko przednie trzonowce i tylko te pierwsze. I nic więcej. I na tym polega design Toy Bonniego. Shadow Bonnie ma wszystkie zęby. Co lepsze, jak się ostatnio przyglądałem i szukałem sobie porównania tego, jaki animatronik ma bardzo podobne zęby, bardzo podobne uzębienie, przyszedł mi do głowy Springtrap. Takie rozstawienie zębów ma Springtrap. Czyli Spring Bonnie. Czyli Shadow przypomina Spring Bonniego, nie Toy Bonniego. Pamiętam, jak dużo ludzi się kłóciło między sobą, że przecież on wygląda identycznie jak Toy Bonnie. Jakakolwiek by to nie była halucynacja, czy przeszłości, czy po prostu figle głowy głównego bohatera drugiej części, nie zmienia to faktu, że to nie jest Toy Bonnie. Nie wiem, ale na pewno byłbym wdzięczny Steelwoolowi, gdyby postanowili jednak wyjaśnić, czym są Shadowy z FNAF 2, bo jest to taka konsternacja z tyłu mojej głowy, a wszyscy mam wrażenie, że porzucili kompletnie próby zrozumienia tego, czym one są, a nie są byle czym. Shadow Bonnie jest pierwszą postacią, która jest nam przedstawiona w minigierce jako postać, która może się wydostać poza tą minigierkę. Poza. Jest czymś ponad tym. Wygląda tak, jakby mógł się przemieszczać po czasie, w czasie i przestrzeni. Jest czymś ponad tym. To jakby nie jest coś zwykłego, to nie jest dusza zamknięta w animatroniku. To nie jest człowiek, który zamordował, to jest coś ponad to wszystko. Możliwe, że Steelwool chce jakby zacząć wyjaśniać starą fabułę, bo na początku poszli by jakby zaczęli robić nowy kanon i jakby zostawili te stare części ze sobą, ale może teraz zmienili zdanie i może chcą wyjaśnić jakby stare gry. Też mam takie wrażenie, bo jakby sam motyw, jakby nie oszukujmy się, biorąc to pod uwagę, Brazil Ending kojarzy się z The Happiest Day. Help Wanted 2, wszystkie te pluszaki, maska Bonniego i Foxiego w ruinie, to wszystko jakby kojarzy się z The Happiest Day. To jest stary kanon, to jest pierwsza szóstka zamordowanych dzieci. A Steelwool miało stworzyć nowy kanon, miało w ogóle odciąć fabułę starego FNAF-a i miało zrobić coś nowego. Takie było założenie na jakby erę Steelwoola i ludziom się to podobało, nie podobało, różne były zdania na temat tego. I teraz faktycznie masz rację, że Steelwool jakby starałoby się wyjaśnić to, co wydarzyło się wcześniej. Z jednej strony wyjaśnić, z jakiej dupy wymyślili sobie Mimika, ale z drugiej strony wyjaśnić rzeczy, których do tej pory nie rozwikłaliśmy. Jak właśnie kwestie The Happiest Day. I Steelwool ma teraz dwie drogi, z czego widzę, że właśnie chętnie idzie chyba w kierunku tej drugiej. Pierwszą drogę, czyli ciągnąć to dalej. Że teraz Mimik jest zagrożeniem, teraz trzeba pozbyć się Mimika i ciągniemy to dalej. Albo cofnąć się i wyjaśnić rzeczy, których do tej pory nie wiemy. Czym jest pudełko z FNAF 4? Co się stało w 83 w trakcie ugryzienia? Jaki pracownik został ugryziony w 87? Co się stało? Dlaczego w ogóle Mimik istnieje? Co z nim jest? Kim jest Henry? Jest tak dużo rzeczy, których nie wiemy. Możemy się tylko domyślać. Henry po prostu jest we FNAF-ie. Współpracownik Aftona. Nie wiemy, kiedy się poznali. Nie wiemy, które animatroniki zrobił. Nie wiemy, do którego momentu współpracował z Aftonem. Nie wiemy, w którym momencie się rozeszli. Nie wiemy, dlaczego w ogóle pałał taką... wiemy, no dlaczego pałał taką zemstą do Aftona, zabił mu córkę. Nie zmienia faktu, że jakby... Ta postać w całej franczyzie pojawia się raz w FFPS-ie. Ma swoją wielką mowę i tyle. I Henry jak przyszedł, tak zniknął. Ale nie zmienia faktu, że chyba Henry akurat zasługuje na posiadanie jakiegoś backstory.
I jeżeli Steelwool idzie w kierunku tego Fall Festa, teoria, wokół której to byłaby oryginalna historia Henry'ego, byłoby bardzo to ciekawe. Wyobraź sobie grać w najnowszego FNAF-a, który jest w czasach Fall Festa, lata 1970, i gramy jako główny bohater Henry. Fajnie by było w końcu coś się właśnie dowiedzieć o Henrym, albo chociaż dostać jego sprite, bo w zasadzie nie, nigdy nie dostaliśmy jego sprite'u. Tylko niektórzy teoretyzują, że w FNAF Worldzie ten taki szary typ to Henry, ale dla mnie to sensu nie ma, ale... Tak, ten szary typ, co leży na biurku, że to jest Henry, tak? Słyszałem tę teorię. Mi to właśnie nie pasuje, jak Mimi zaczął naśladowywać jakby nagle Williama. Bo on miał jakby... Czemu akurat Williama wybrał spośród tylu ludzi? Ale kto w ogóle stworzył Mimika? Jeżeli to miała być postać, która mimikuje kogoś lub coś, i jeżeli jest to tak stara postać, jedyna rzecz, jaka mi pasuje w tym wszystkim, to jest ten cholerny Fall Fest, jeżeli kiedykolwiek się wydarzy, i to, że to miała być postać, która ma się nauczyć sztuczki i tą sztuczkę powtarzać. Liczę na to, że rozwinął tą fabułę. A druga rzecz, to liczę na Fall Fest. Już jak mi zrobili smaka, to niech mi teraz dodadzą. Szczerze mówiąc, chcę najbardziej dostać jakąś grę z Unwittredami, ale... Nie wiem, czy da się na to liczyć, bo póki co jest ten Fall Fest, po ruin trzeba coś, w sensie po Hellblade 2 trzeba coś rozwinąć. No tak. Znaczy Hellblade 2 jest pomiędzy Security Breach a ruinem, więc w sumie on już nic nie rozwinie dalej. On miał uzupełnić to, dlaczego się wydarzył ruin i co się stało w międzyczasie Security Breach. Co nie zmienia faktu, że sam w sobie ruin kończy się kompletnie z dupy i trzeba tam dokończyć tą fabułę dalej, widać, że jest furtka. Ale ten Fall Fest... Coś jest nie tak z tym cholernym Fall Festem. Nie bez powodu to wymyślili i nie bez powodu, odkąd Steelwool jakby w ogóle wzięło byka za rogi i tworzy FNAF-a od Hellpointeda pierwszego, ciągle wraca do tego motywu. To jest strasznie dziwne, że oni ciągle wracają do tego motywu, tego Fall Festu. I teraz wrócili w Hellpointed 2 jeszcze w takim motywie, że cały ten Fall Fest spłonął z jakiegoś powodu, co też jest dziwne, bo mogli tego nie robić. Po co miały te lokacje spłonąć na końcu? Równie dobrze, jakby nie spłonęły, to po prostu byłyby to minigierki. Po co to płonie na końcu? I w ogóle widać, że Hellpointed 2 strasznie dużo bije do starej fabuły, do starego kanonu, do podstawowej szóstki zabitych dzieci, do Happiest Day, do w ogóle motywu tego wszystkiego. I ten Fall Fest, te lata 70, coś czego nie znamy kompletnie. Five Nights at Freddy's, nie wiem, Fall Fest. Ale to już brzmi tak dziwnie, FNAF 11. No, jestem ciekaw, czy kiedyś FNAF się skończy. Czy dojdzie do takiego momentu, w którym po prostu zamknął tą fabułę, wyjaśnił wszystko, zamknął tą fabułę i skończył z nim. Tak kompletnie. Właśnie mnie ciekawi, czy by wyjaśnili cały lore przed tym, czy by po prostu nic nie wyjaśnili, jakby i naraz skończyliśmy grę. Ja myślę osobiście, że mimo wszystko, jeżeli już mieliby skończyć FNAF-a, to raczej dadzą nam wszystkie dowody, jakie potrzebujemy, ale... Nie dadzą nam ich na tacy i nie powiedzą nam, nie zrobią kurde 3-godzinnego filmu, gdzie opowiedzą konkretnie, jak była fabuła FNAF-a od A do Z, ale zamkną FNAF-a dopiero wtedy, kiedy będą przekonani, że mamy wszystkie rzeczy potrzebne do tego, żeby rozwiązać tą fabułę. Oni nam to zostawią, oni nam tego nie dadzą na tacy, na pewno nie. Jeżeli spodobał wam się taki format, możecie zostawić łapeczkę w górę i subika po więcej. Niedługo prawdopodobnie pojawi się druga część, gdzie razem z Golden rozmawialiśmy ogólnie o całej przeszłości i przyszłości FNAF-a. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć!